Dlaczego wszystko jest na mojej głowie, a on ma wszystko gdzieś i niczym się nie zajmuje? No właśnie, to są te wspaniałe kobiety, które dziwiają to całe brzemię: dom, dzieci, męża, no i mają też jeszcze oczywiście na głowie pracę. Te kobiety były wychowywane przez ojców i zaczęły już wcześniej, jako dzieci, brać na siebie wszystkie obowiązki albo po prostu się zbuntowały. W dorosłym, życiu, w dorosłym życiu nie pozwoliły facetom tak się traktować. I taka kobieta, uwaga, jest męska. Tak, dobrze słyszycie. I kiedy przychodzi ona i mówi: Ja dźwigam cały ciężar tej rodziny na sobie, ja muszę zarabiać, no bo mój facet to po prostu pierdoła i, i nie ma na nic siły. W polu energii ta kobieta jest mężczyzną. A ten mężczyzna, który siedzi w domu i nie zarabia, no albo zarabia mniej niż ona. Energetycznie jest kobietą, czyli tutaj jest wszystko ok w polu energii. Ona jest męska, a on jest żeński. Jak się to przepracowuje na terapii par, i kobieta staje się bardziej kobieca, to wtedy jej mężczyzna staje do swojej męskości, a ona do swojej kobiecości. No i ostatnie pytanie jest takie: jaka jest recepta na udany związek? Hmm. odpowiedź jest bardzo prosta, no i trudna jednocześnie. Pokochaj siebie. No wiem, to może wydawać się banalne, wszyscy o tym mówią, ale uwierzcie mi, relacja z samym sobą jest najważniejsza. Bo jeśli szukasz kogoś, kto zmieni twoje życie, to najpierw spójrz w lustro. No to może wydawać ci się dziwne i egoistyczne, tak? Ale ja, tutaj naprawdę nie chodzi o narcystyczne zakochanie się w samym sobie ale o zdrową miłość do siebie, czyli taką, kiedy mamy silne poczucie własnej wartości. No po prostu, kiedy wiemy, jakie mamy potrzeby i jak je zaspokajać, to tylko wtedy, to tylko wtedy będziemy świadomie szukać partnerów, którzy nam to dadzą. Nie ma innej drogi. Po prostu trzeba zrobić pierwszy krok. Wyjść ze strefy ofiary, z pola ofiary. Sprawdź, co tobą zarządza, jakie masz schematy, zapytaj siebie, po co mi to jest potrzebne, do czego mi to jest potrzebne. Dlatego mówię o tym, że wybieramy partnerów we właściwym dla nas momencie. Czyli, jeżeli ja mam jakiś niewyleczony schemat, to ten mężczyzna albo kobieta pozwala mi ten schemat nieświadomie zrealizować albo uzdrowić no bo jeśli masz schemat ofiary to na bank trafisz na narcyza bo nasze schematy są jak dwa pasujące puzzle, po prostu nieświadomie przyciągamy siebie nawzajem jak magnesy narcyz lub narcyzka na poziomie nieświadomym szczytuje twoje potrzeby te niezaspokojone i daje ci to wszystko czego nie miałaś, nie miałeś w dzieciństwie Czyli poczucie bezpieczeństwa, bycie kochanym, zauważonym, no i bycie kimś wyjątkowym. No, daje to oczywiście tylko na początku, bo potem sytuacja diametralnie się zmienia. A ty przyjmujesz to. W końcu jesteś szczęśliwa, szczęśliwy, no bo ktoś zadbał o Twoje potrzeby, tak? Jesteś dlatego kogoś najważniejszy, najważniejsza. Sytuacja szybko się niestety zmieni i partner, par, partnerka okaże się zupełnie kimś innym. I to jest właśnie ta pułapka schematów, w którą wpadamy. Dlatego najpierw zainteresuj się sobą po raz pierwszy, bo nikt wcześniej tego nie zrobił. I odkryj, jakie schematy tobą rządzą. Po prostu no nie, ma, nie ma innego wyjścia. Trzeba wyjść ze strefy komfortu. Wiem, Każda zmiana wymaga odwagi i oczywiście może się u ciebie pojawić bunt, to jest naturalne. Jak to? Ja mam się zmieniać? No tak, no, niestety rządzi nami jego i ono w tym momencie się buntuje, tak? Ja osobiście jestem zwolennikiem małych kroków, bo każda duża zmiana zaczyna się od drobnych zmian. Więc zrób mały krok, a potem kolejny, i następny. Dobrze, kochani, Ten live był bardzo krótki. Chciałbym wam e, przypomnieć, że prowadzę terapię online. Jeśli chcielibyście się umówić na konsultację, to na mojej stronie egomaster.pl znajdziecie formularz w zakładce umów sesję. Dodatkowo, 27 czerwca rusza grupa wsparcia. Będziecie tam móc poznać inne osoby i przepracujecie swoje problemy w bezpiecznym miejscu przy wsparciu grupy. Więcej informacji na temat grupy też na mojej stronie egomastery.pl Kochani, życzę Wam spokojnego wieczoru. Zapraszam na kolejny live już przyszłym, już przyszły wtorek o tym, jak rozpoznać narcyza i czy narcyzm da się wyleczyć. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.